Witam wszystkich w GTA 5 Online. Więc moi drodzy, znajduję się w kasynie. Ja niestety obecnie znajduję się w Polsce, więc jak widzicie, niestety nie mogę korzystać z tych dobrodziejstw, które Rockstar kiedyś dał. Ale można to obejść w bardzo, bardzo prosty sposób. Więc zaczynamy. Jesteśmy na laptopie. W pierwszej kolejności odpalam internet. O, inaczej się nie da. Zobaczycie, jakie to jest kurwa proste. Wszystko robiłem na chybił trafił, znaczy... Wszystko robiłem tak, jak będziecie widzieć. Nie było to skomplikowane. Teraz potrzebujecie program tak zwany Proton VPN. Musicie z tego po prostu zainstalować na komputerze. Niestety ten program jest oporny, więc trzeba kilka razy kliknąć w to kurwa gówno, w tą ikonkę, żeby odpaliła się ta aplikacja. Okej, jak już za chwilę nam się odpali ta aplikacja, nie wiecie jak to jest. O, już widać, dobra. Mamy tu tylko funkcję szybkie połączenie. No, klikamy na to. I jak wam się pojawi Japonia, Chiny, nie? Czyli tak jak mi, w pizdu. Tych serwerów nie używamy. Po prostu poczekamy, kiedy się to gówno załaduje, nie? I po prostu zmień serwer. O, tutaj zmień serwer. Banalnie proste. Ten Proton ma ograniczenia, ale to wszystko później. Wytłumaczę. Na razie skupiamy się na tym VPN-ie. Okej. Połączyło mnie, z, tak jakby powiedzieć, z Rumunią. Za chwilę będę miał Rumunię VPN. I teraz trzeba tą Rumunię przerzucić na hotspota. Ok. Więc robimy tak. Wchodzimy tam, gdzie włączaliśmy internet, nie? I włączamy na laptopie hotspota. Tak. Potem wchodzimy w ustawienia hotspota. Przejdź do połączenia, tam ble, ble, ble. Wchodzimy na ustawienia. I tutaj, nie, jak już wam się pokaże ten hotspot mobilny, mamy zmień opcję karty. No i klikamy sobie na to, nie? I teraz czekamy, aż się wypierdoli ten cały panel. I teraz tak. Tutaj mamy tego Protona, nie? I tutaj wchodzimy sobie na tego Protona. Właściwości, nie? Jak tutaj... mamy sieć, klikamy to z boku udostępnienie. Teraz zaznacz udostępnienie innym użytkownikom, po czym wybierz połączenie lokalne 2. Potwierdź OK. I teraz tak, o co chodzi? Tutaj mamy nasze Wi-Fi, tutaj jest nasz hotspot, a tutaj Proton, który nam dał połączenie do naszego hotspotu, dobra. Jak już wszystko mamy, nie, to teraz przechodzimy na konsolę. Wchodzimy w ustawienia. Sieć. Chwila, bo jednej trzymam. Ustawienia. Skonfiguruj. I widzę już. Wybieramy hotspota z laptopa. Cyk. To niestety hasła nie pokażę. Dobra. Okej. Okay. Zobaczymy, bo mam połączenie z Rumunii, więc nie wiem, jak to będzie. Łączenie. Nie. Okej, okay, połączył się. Teraz tak. Tutaj wchodzimy na naszą, na nasz internet, którego wcześniej używaliśmy. Trójkąt. Czekajcie, nie. Czym to się kurwa kasuje? Aha. Tutaj, dobra, chwila. Muszę usunąć to. O. Jedną ręką jest trochę chujowo. Dobra. Usuwamy naszą oryginalną przeglądarkę z routera. OK.
Jak już wszystko mamy, to odpalamy grę. Jest na grze? Nie. Ok, i odpalamy grę. I resztę widzimy w grze. Ok, no i teraz jedziemy z gry. Tutaj mamy tak zwany ten lobby. Później mamy GTA i fabuła. Startujemy z fabuły, nie? Czyli idziemy najpierw na fabułę. Mój awatar już jest w kasynie, w penthouse'ie, żeby po prostu było mi bliżej do kasyna, żeby nie łazić. Ok, z fabuły startujemy do online, normalnie. Ok. I teraz tak. O co chodziło mi z tym protonem? Proton ma tylko 500 MB tak zwanego free, nie? Więc żeby nie tracić tego bez sensu MB, będziemy robić przekręt, którego żaden YouTuber nie zna oprócz mnie. Ale za chwilę do tego dojdziemy. Ok. Teraz jak już jesteśmy na online, idziemy do kasyna. Banalnie proste. Idziemy do kasyna, idziemy do kasyna. Nie, no, żarty żartami. Ale dobra, idziemy do kasyna. I dzięki temu, że mamy rumuńskiego hotspota, może być jakikolwiek, byle żeby nie był polski. Już stąd widać, że u mnie już wszystko działa, bo mi pisze, że koło fortuny będzie dostępne za ble ble ble. I voilà. Okej, okay. Jak widzicie, mogę grać. Ale, moi drodzy, ja nie chcę tracić tego internetu z hotspotą. Bo na ile się pobawisz, kurwa? 2 dni i w pizdu. Więc teraz zastosujemy moją technikę. Udajemy się na fabułę. Na fabule zmieniamy internet, kurwa, proste jak drut. Okej. Jak jesteś już na fabule... Nie? Ja to wszystko pokażę. Będziemy zmieniać internet. Z tego dobra. Dokładnie tak. Teraz, żeby nie czerpać z Wi-Fi internetu, podłączamy się pod nasz router. I dobra, sieć. Musicie tak zrobić. Nie musimy cały czas grać z laptopa hotspotu. Sorry, że tak to idzie, ale niestety w jednym ręce mam joystick, a w drugiej mam telefon. Dobra, wyszukuję moją sieć. Kabum. Hasło. Chwila. Dobra, zatwierdziłem. Teraz włączy nas. No. I teraz, moi drodzy, robimy wyjebkę. Tylko niech nas połączy z naszym routerem oryginalnym, polskim. Po co to robimy? Bo nie chcemy takiej sytuacji, że Wi-Fi, kurwa, z laptopa, czyli hotspot się wyłączy i wszystko pójdzie się jebać. Jak zawsze ten sam problem. Jeszcze raz. No, czasami tak idzie, kurwa. Ok, i teraz tak się połączyliśmy. Usuwamy hotspota z laptopa. Nie jest już nam potrzebny. Ok. I teraz, moi drodzy, idziemy do gry. Dobra. Tu już filmik mogę zatrzymać. Ok. Jak już zmieniliśmy internet na nasz, po prostu, moi drodzy, wbijamy z powrotem na online.
by cieszyć się przyjemnością grania. Tego patentu nikt nie zna poza mną. Teraz ja się tym patentem dzielę z wami. Tak, moi drodzy. Bo tak jak powiedziałem, ten Proton, który mam, tą aplikację VPN, on ma tylko 500 MB za free. Więc żeby nie tracić, po prostu robię w ten sposób. I zresztą sami zobaczycie, że zmieniając na polski, kurwa, internet teraz, Playa, jakikolwiek polski nasz internet, ja będę miał ciągle wszystko działające. Więc teraz udam się do kasyna moim awatarem, żeby pokazać, że wszystko działa. Komputer już w tym momencie możesz wyłączyć, już ci nie jest potrzebny. On tylko służył do odpalenia nam kasyna. W jaki to sposób działa? Banalnie proste. Jak widzicie, mogę grać. Jak to działa? Banalnie proste. Przed startem do zapisu gry, przed rozpoczęciem gry, ups, coś się stało. Przechodzisz do menu głównego. Nie, żartuję. Specjalnie rozłączyłem internet, jakby ci się też wypierdoliło na PS5, kurwa, że wyrzuci cię do lobby, to nie przejmuj się. Wchodzisz z powrotem normalnie na fabułę. No. I z fabuły na online. A ja teraz szybko powiem, o co chodzi z tym, kurwa, zagranicznym VPN-em. Bo chodzi o to, że jak już wrzucisz sobie tego VPN-a na konsolę i odpalasz grę, to w serwerach rockstarowskich zapisuje się ten zagraniczny VPN. Jak już wszystkie podrzędne podfunkcje zrobisz i później udasz się z powrotem już, jak już wszystko będzie ci działać na fabułę, to raz. Jak podmieniamy internet, to w rockstarowskim systemie jesteśmy cały czas zapisani, kurwa, tak jak ja miałem, te rumuńskim, kurwa, serwerze. Chociaż używamy polskiego. Nie będę tego tłumaczyć, bo to jest dla was czarna magia, wystarczy, że ja wiem, o co chodzi. Wystarczy, że podążacie moimi ścieżkami. No. I robicie tak, jak na filmiku. I wszystko będzie działać. I zobaczcie, rozłączyłem internet, specjalnie wyjebało mnie do menu głównego, weszłem na fabułę, weszłem z powrotem na online i jak widzicie, cały czas kasyno działa. I mogę się bawić, cieszyć, mogę, kurwa, nawet glitche wykonywać. Dopóki gry nie wyłączę, kasyno będzie mi cały czas działać. I to by było na tyle z mojej strony. A teraz mi nie przeszkadzać, bo gram.